Parę dni temu wyszedł pierwszy zwiastun filmu o Minecrafcie i ludzie są oburzeni i wściekli. W dzisiejszym materiale omówimy sobie cały ten zwiastun i powiemy sobie, co jest z nim nie tak i dlaczego film o Minecrafcie zapowiada się w delikatny sposób bardzo słabo. Omówimy sobie wszystkie negatywne rzeczy, jakie towarzyszą tej produkcji i co może z tego w ostatecznym rozrachunku wyjść. Przed wami dogłębna analiza sytuacji filmu o Minecrafcie. Siemano, z tej strony Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym omawiamy bardzo dziwny i specyficzny temat, zwiastun filmu o Minecrafcie. Chyba nie takiego zwiastuna się spodziewaliście, prawda? Za moment obgadamy sobie cały ten temat, nie mniej niż jeszcze nim zacznie. Wpadnijcie się na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu, zostawcie tam obserwację. Zostawcie suma na kanale, jeżeli jesteście tutaj nowi, tymczasem moi drodzy, lepiej nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Po 10 latach w produkcji wreszcie wyszedł pierwszy oficjalny zwiastun filmu Minecraft i ludzie są w najlepszym wypadku rozczarowani, ponieważ to nie do końca wygląda tak, jak miało wyglądać. To coś nie wygląda do końca jak Minecraft, przynajmniej nie jak to, czego się spodziewaliśmy. Już od jakiegoś czasu można było przewidywać, że z tym filmem będą problemy, bo po pierwsze, latał on od reżysera do reżysera, był milion planów na ten film. Znajdował się on w istym piekle produkcyjnym od 10 lat, od 2014 roku. Film obchodzi swoje 10 urodziny na niespełna rok przed swoją oficjalną premierą, która zapowiedziana jest na 4 kwietnia 2025 roku i no jest ciężko, chłopaki. Na film wylała się masa krytyki i niezadowolenie od fanów, które jest jak najbardziej zrozumiałe, bo to nie jest ten Minecraft, to jest plastikowe. Przede wszystkim głównie oberwało się postacią, jakie widzimy w tym filmie i to z kilku frontów. Po pierwsze, to w ogóle nie są postaci z Minecrafta, gdyż to są żywi, prawdziwi aktorzy na green screenie wklejeni do filmu. Postacie nie są kwadratowe. Jak w Minecrafcie postacie mogą nie być kwadratowe? To jest pierwszy, największy zarzut, z którego rodzi się pytanie, czemu oni po prostu nie zrobili filmu animowanego. Po prostu z kwadratowymi postaciami. To z miejsca naprawiłoby bardzo wiele problemów, które w tym momencie wytykają fani. Mogli to po prostu zrobić w stylu Minecrafta Story Mode, na zasadzie po prostu podłożenia głosu, ewentualnie twarzy postaciom przez znanych aktorów, a nie wrzucanie aktorów do samego filmu. To na pewno załatwiłoby sprawę i całość wyglądałaby nie tylko lepiej, ale i zgodniej z materiałem źródłowym. Bo absolutnie szczerze, to jest trochę tak, jakby zrobić film Mario z 2023 roku z aktorami zamiast w sposób animowany. Tamten film właśnie był super, był spoko. Przede wszystkim dlatego, że był wierny materiałowi źródłowemu, również w sposób wizualny. Gdyby nawrzucać tam aktorów na green screenie, ten film również dostałby spore baty, tak samo jak film o Minecrafcie. To jest dosłownie podstawowa rzecz, żeby trzymać się estetyki oryginalnej gry, kiedy przekładasz ją na język filmu. Bo w przeciwnym wypadku wychodzi ci na przykład Borderlands, które zostało zjedzone nie tylko przez fanów gier, ale też przez widzów, bo ten film był dla nikogo. I patrząc właśnie czysto na wizualny aspekt filmu o Minecrafcie, totalnie widzę tutaj powtórkę z rozrywki. Na zasadzie od razu mam flashbacki z pierwszego trailera filmu o Soniku z 2019 roku. W sensie sam film jest z 2020 roku, ale w 2019 wyszedł jeszcze jego pierwszy trailer, który został zjedzony przez ludzi. Ze względu na to, jak Sonic wyglądał, bo on był jakąś dziwną hybrydą człowieka i jeża. I to wyglądało absolutnie fatalnie i Sonic stał się twarzą wielu, wielu memów i każdy cisnął z tego bekę. Tylko, że tam naprawdę udało się to uratować i do finalnej wersji filmu trafił Sonic zgodny ze estetyką gier. Dodatkowo sam film był dobry, kontynuacja też była dobra i całość urosła do gigantycznych rozmiarów i teraz każdy czeka na trzecią część, wokół której jest gigantyczny hype. Wyszedł nawet serialowy spin-off, w którym znalazł się Kid Cudi, więc tam mimo wszystko dostaliśmy good ending, ale głównie dlatego, że sam film był dobry. I teraz właśnie porównując film o Mario, filmy o Soniku, nawet kuźwa Lego Przygodę do filmu o Minecrafcie, widać podstawowy, największy problem, który widzimy w tym momencie już po samym zwiastunie. Film Minecraft nie jest tym Minecraftem, którego znamy od 13 lat. Naprawdę, gdyby oni zrobili film w 100% animowany, jak właśnie Sonika, czy Mario, czy wspomniane Lego Przygoda, to wszystko ułożyłoby się w dużo lepszą całość, nawet gdyby film był gówniany, czego jeszcze nie wiemy i nie wyciągajmy pochopnych wniosków. Jednakże przejdźmy też do całej reszty, którą ten zwiastun sugeruje. Po obejrzeniu go i po przekminieniu tego całego kontekstu, jaki daje nam ten zwiastun, czwórka przypadkowych, bądź nie, osób trafia do Minecrafta, na zasadzie do świata Minecrafta i tam odbywają jakąś przygodę w zupełnie innym świecie, którego wcześniej nie znali,
który jest dziwny, działa na własnych zasadach, a czwórka naszych bohaterów również jest jakaś taka specyficzna. To wygląda jak na mielenie Jumanji po raz czwarty. Dosłownie, jakby ktoś nie wiedział. Jeżeli jesteście świeższymi widzami, bardziej kojarzyć będziecie dwie ostatnie części Jumanji. One mimo są mid, OG jest najlepsza. Na podstawie chociażby oryginału Jumanji z 1995 roku grupa bohaterów zostaje wciągnięta do świata gry, w tym przypadku w cudzysłowie gry planszowej, który jest naprawdę osobliwy, rządzi się swoimi prawami, oni muszą sobie poradzić w nim i odbywają przygodę, przechodząc przez coraz to kolejne etapy tej podróży. W 2017 i w 2019 roku wyszły jeszcze dwie inne części Jumanji, tym razem z innymi aktorami, na przykład Dwayne'em Johnsonem, i generalnie polegają na dokładnie tym samym pomyśle wciągnięcia bohaterów do świata gry i teraz oni muszą sobie w nim poradzić. Fabuła filmu Minecraft dosłownie po tym zwiastunie formuje mi się w coś takiego. Na zasadzie dosłownie widzę ten film w taki sposób, że pierwsze 15, 20, może 30 minut, to by była przesada, ale no umówmy się. Pierwszy akt filmu to jest poznawanie bohaterów w tym nudnym, prawdziwym świecie. Każdy z nich ma jakiś tam swój problem, jakoś tam sobie żyje, później wszyscy się spotykają i jest kilka gdzieś tam pomysłów, co może się stać dalej. Albo zaczynają grać w grę na automacie, która jest Minecraftem, albo czymś w tym stylu, albo nie wiem, w grę planszową, która jest Minecraftem, to było trochę głupie. Nie wiem, odnajdują jakiś prodawny artefakt minecraftowy czy coś, zostają wciągnięci przez to coś do świata Minecrafta i później, nie wiem, godzina, półtorej godziny filmu szlajają się po świecie z Minecrafta, mają jakąś tam przygodę czy coś. Po drodze spotykają osobę, która również została wciągnięta do tej rzeczywistości. Jest nią Steve, grany przez Jack Blacka. Swoją drogą mam wrażenie, że to jest trochę zmarnowany potencjał, na zasadzie spoko, to może być może ciekawa iteracja postaci czy coś. Minecraftowy Steve zasadniczo jest NPC-tem, to jest dosłownie postać bez jakiejkolwiek historii, backgroundu. Po prostu Steve jest tobą, jaki ty jesteś, takim jest Steve. Steve jest bezbarwny, tak? Tutaj starają się z nim zrobić coś więcej, może będzie to interesujące, nie wiem. Póki co wygląda mi to na taką totalną kliszę gościa, który został wciągnięty do Minecrafta jakiś czas temu i przesiedział tam bardzo dużo czasu, przez to trochę ten świat go zmienił czy coś. No nie wiem, ten Jack Black do końca będzie siedzi, ale może zrobią z nim coś ciekawego. Chociaż no niestety trochę wątpię. Nie wiem stary, już Pedro Pascal wygląda bardziej jak Steve moim zdaniem. Idąc dalej, przeżywałem jakąś tam przygodę ze Steve'em, Final Boss, coś tam, w każdym razie pod sam koniec filmu wracają do prawdziwego świata, historia skończona. Ja dosłownie czuję, że ten film będzie tak wyglądać. Po prostu inny take na dobrze znaną większości już fabułę i koncept Jumanji. No można było to inaczej rozegrać. Podobnie jak duża część osób, nie jestem zachwycony, chociaż nigdy nie uważałem się za jakiegoś mega fana Minecrafta czy coś. Ale i tak spodziewałem się czegoś innego niż to. Poza tym film jest trochę zbyt kolorowy moim zdaniem. Na zasadzie ponownie to wygląda jak coś bardzo mocno skierowanego dla młodszych odbiorców. Nawet chodzi tutaj o stroje postaci. Wiele osób w internecie zwraca uwagę na lekką cringe'owość tego, co ten zwiastun pokazuje i ciężko się z nimi nie zgodzić. Wyraźnie jest to film ponownie bardziej kierowany dla tych młodszych fanów. Oczywiście w Minecrafta gra wiele dzieciaków, to jest przede wszystkim gra dla dzieciaków. No ale come on, wszyscy bardzo dobrze wiemy, że bardzo dużą częścią community minecraftowego są też osoby dorosłe, które mogą się na tym wychować, bo gra jest już dość stara. Wolałbym, żeby to było trochę bardziej wyważone dla wszystkich, a nie tylko dla dzieciaków, ale wiadomo, czekajmy na ostateczny film, bo póki co ciężko nam coś więcej powiedzieć i dać jakiś werdykt, nie widząc ostatecznej wersji filmu. Ja tam mam nadzieję, że poruszą w całym filmie jakieś takie straszniejsze wątki minecraftowe, chociaż nie za bardzo się na to zapowiada. Wiecie, chodzi mi na przykład o jakieś cameo Herobrine'a, bo to jest gigantyczna rzecz w świecie Minecrafta i fajnie byłoby, gdyby zaimplementowali to do filmu. Nawiązania do jakichś mrocznych tajemnic Minecrafta, które faktycznie istnieją i faktycznie Minecraft ma kilka takich stron, które są straszne, na przykład dźwięki z jaskiń. I to wcale nie są jakkolwiek ekstremalne rzeczy, więc można chociaż o tym wspomnieć, byłoby fajnie. No nie wiem, patrząc na cały zwiastun tego Minecrafta, no jest słabo. Od samego początku wiadomo było, że pomysł live action Minecrafta nie jest dobrym pomysłem. I szczerze mówiąc, patrząc tak na ten zwiastun, to się jakoś mega w sumie nie wyróżnia od tych fanowskich pomysłów na Minecrafta w live action. Na YouTubie jest bardzo sporo fanowskich filmów tego typu, które no nie różnią się aż tak mocno. Generalnie podstawową różnicą jest cały wygląd świata, bo oczywiście fani nie dysponują aż takim budżetem jak profesjonalne studia filmowe, przez to no oczywiście zwiastun ten wygląda lepiej w pewnych miejscach, ale te ich fanowskie take'i na film o Minecrafcie dosłownie za bardzo tego nie odbiegają. Patrzcie na przykład na tego gościa, widać, że budżet nie jest nie wiadomo jaki, nie jest też kanciaste jak w Minecrafcie, ale jako taki solo fanowski projekt z prawdziwymi aktorami i jakimiś tam amatorskimi efektami
wygląda to fajnie. Ale to, że to wygląda fajnie, wcale nie oznacza, że profesjonalne studio z gigantycznym budżetem ma robić coś takiego samego. Oni po prostu powinni zrobić materiał, który jest zgodny z oryginałem, a nie coś, co wygląda jak fanmade, tylko że z większą ilością pieniędzy. Nawet to, co pojawiło się na IGN-ie 10 lat temu, wygląda bardziej jak Minecraft, chociaż widać, że jest mega amatorskie, ale ma to serducho Minecrafta. Moim zdaniem jest to mega zmarnowany potencjał. Wiele osób twierdzi, że powinniśmy się teraz przeprosić z Minecraft Story Mode. Może faktycznie coś w tym jest, tam to przynajmniej było bardziej w duchu Minecrafta, przynajmniej wizualnie, ale tak jak wspominałem wcześniej, nie podejmujmy jakichś pochopnych decyzji, wniosków co do tego filmu. Poczekajmy, aż ostateczny film wyjdzie. Kto wie, być może za jakiś czas okaże się, że będzie jak z filmem o Soniku. Generalnie lata taka teoria po TikToku i po internecie, że ten oryginalny pierwszy zwiastun Sonika został wypuszczony celowo z tym Sonikiem, który wyglądał po prostu źle, po to, aby narobić hype'u wokół produkcji, który później okazał się, że wyszedł na plus. Nie wiem, czy z Minecraftem tak będzie, umówmy się, nie będzie. Aczkolwiek naprawdę byłby to całkiem niezły plot twist, gdyby tak wypuścili najpierw fejkowy zwiastun z aktorami, który wygląda słabo, żeby narobić hype'u, a później wypuścili drugi, bardziej zgodny z duchem serii, który wygląda fajnie i ludzie się nim jarają. Szanse, że tak będzie, są zerowe, na pewno, ale no, byłoby ciekawie. Generalnie mega dziwna sprawa, w ten sposób wygląda cała ta kontrowersja Minecraftowa. Dajcie mi znać w komentarzach na dole, co wy o tym sądzicie, jakie jest wasze zdanie w tej kwestii, bo naprawdę jest to dziwne, że doszło do takiego momentu i nikt bardziej umiejętny nad tym nie zapanował, bo wiadomo było, że to się skończy w ten sposób. Jestem ciekaw, co o tym sądzicie, napiszcie mi o tym w komentarzach na dole, zostawcie kciuk w górę pod tym filmem, jeżeli wam się ten materiał spodobał.